Komenda Powiatowa Policji w Prudniku wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała, zorganizowała tutaj taki turniej dla uczniów klas podstawowych z gminy Prudnik. Ten turniej to turniej wiedzy o bezpieczeństwie. W ramach tego turnieju dzieci mają do rozwiązania test wiedzy, jak również muszą pokonać tor sprawnościowy. Zawody te zorganizowane są w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. To jest to turniej, który zorganizowała policja. No i pomagamy im, pilnujemy dzieci, żeby im się nic nie stało, pilnujemy na przykład przy teście, żeby byli grzeczni, no po prostu. Najpierw będzie test przeprowadzany wiedzy ogólnej, potem będzie przeprowadzany test przeszkód, no i ogólnie... Wręczenie nagród. No, wręczenie nagród potem na koniec. Jest 20 pytań, 20 minut myślę, że wystarczy. Na każde pytanie to jest minuta, to jest i tak bardzo dużo. Przez 20 minut go rozwiązujemy. Możecie razem się komunikować między sobą, ale nie patrzymy do grupy z tyłu czy z przodu. Dobrze, nie podglądamy siebie nawzajem. Osoby, które się będą odwracać, będą zaglądać, się komunikować z innymi drużynami, to będą mieć punkty karne. Ale myślę, że pomoc chyba nie jest skazana, bo wtedy wiadomo, że tamta drużyna będzie miała lepsze wyniki. Do biegu, start!